można już odebrać swojego Raptora. I nawet jeśli w ogóle nie grałeś przez ostatni rok w Forza Horizon 5, to możesz sobie ten samochód, trzeba wejść sobie w My Horizon, w wiadomości i tutaj macie gifts i możecie sobie odebrać Forda F-150 z 2023 roku. To jest F-150 Raptor R. Za dużo R jak dla mnie w tej nazwie. Okej, no i odbiera wam się furka i ląduje w waszym garażu. Tak sobie wygląda. Posłuchajmy, jak brzmi. A to chyba z 10 przełożeń będzie, coś tak czuję. A wiesz co, tu chyba mamy miękkie zawieszenie w tym samochodzie, bo przed chwilą jechałem Mercedesem i tam kierownica była taka, wiesz, sztywna i w ogóle, a w tym samochodzie jest taka luźna, jak w prawdziwym samochodzie offroadowym. Mamy 10 biegów? Tak. Strasznie, ej, kwadratowo, klasycznie, po amerykańsku, no nie? W środku. Chcę zobaczyć, jak tu będzie pracować zawieszenie na jakichś wybojach. Pojechałem w takie kamieniste obszary. To nie jest SnowRunner ani BMW Drive, więc to zawieszenie jest tutaj takie umowne, nie? Możemy na przykład sprawić, że zderzymy się czołowo z jakąś małą belką, która leży na drodze, gdzie prześwit i kąt natarcia samochodu spokojnie dałyby radę pokonać tą przeszkodę. Wiesz co, akurat chyba żadnych kamieni tutaj nie ma. Jak to zawieszenie tutaj. No coś tam się dzieje, tak. Mam nadzieję, że w następnej Horizon poprawią działanie tego zawieszenia i ogólnie samochody nie będą zachowywały się jak takie cegły. Jedziemy po takim cały czas równym terenie, które generuje jakieś większe lub mniejsze ruchy na naszych kołach, nie? Faktycznie na kierownicy to czuć, ale fajnie by było, jakby było coś więcej. No coś się tu dzieje, może zrobię go sobie na miękko i wtedy sprawdzę? Zastanawiam się, gdzie byśmy mogli to tak potestować, żeby było fajnie widać. Chyba na jakichś customowych mapkach, nie? Ale prześwit jest potężny w sumie. Nieźle to wygląda. Ogromne auto, widziałem Raptora, nie tego oczywiście, ale no Raptora ogólnie, Forda F-150 w rzeczywistości na polskich drogach i wyróżnia się, i to znacznie, na tle innych samochodów, nawet z takich SUV-ów europejskich. Typu, nie wiem, Kia Sporty, czy to jest bardziej, wiesz, azjatycki, ale mi chodzi o to, że to się tak takimi autami jeździ, nie? No to ten, masz wrażenie, jakby inne samochody mogłyby mu się zmieścić na pace. Wielkie auto. Z tego co widzę, jest w klasie B, ale powiem ci, że zachowuje się aż za dobrze jak na klasę B. Ciekawe. Tak sobie wygląda. Jest to nowy samochód w Fordzie Horizon 5, tak samo jak Ford Mustang nowy. Tutaj możemy sobie otworzyć i otwieramy resztę. Zobaczcie, ile miejsca z tyłu jest. Cia, pierniczo ogromne. Tutaj ten podłokietnik, nie taki super szeroki. Fotele przeogromne, tak żeby farmer w Stanach Zjednoczonych mógł się zmieścić razem ze swoim brzuchem. Tutaj takie jej potężne wszystko, ja cię pierdolę. To już jest ciężarówka, jakby nie patrzeć. Dobra, i tutaj mamy pod maską pewnie jakąś V8-kę. No tak przynajmniej to brzmiało, widzę, że jest tam jakieś doładowanie. Bardzo fajnie. Dobra, no to co, sprawdźmy opcje tuningowe. Najpierw oczywiście wygląd. O, Addictive Desert Designs. Mamy takie specjalne pakiety do tego samochodu, bardzo fajnie. I taki pasek LEDowy. Ej, są trzy różne modele zderzaków. Okej, w Forcie Horizon 5 to się rzadko zdarza. Możemy sobie naprawdę ciekawie dostosować ten samochód, chociaż zderzak standardowy wygląda całkiem fajnie, nie? Z tyłu. Co nam się tu zmieni? O, fajnie. Takie coś mamy, okej. Tutaj to takie Fordzowe. I możemy taką, taki namiot sobie założyć. To pasuje. Takie nowoczesne dosyć jest, nie? To jest takie bardziej klasyczne. Spoko, że tyle możemy sobie zmienić w tym samochodzie. To są takie subtelne zmiany, ale wpływają na całość. Zobaczmy silniki. W standardzie mamy 5 litrów.
Możemy sobie zwiększyć profil opony też. Ale teraz będzie potężny. Możemy zwiększyć cal felgi, tutaj wypadałoby, bo ta felga już jest malutka. On już prawie nadaje się na jakieś wyprawy na Antarktykę, nie? Posłuchajmy wydechów. No i tak sobie zrobiłem do klasy B, myślę, że spoko. Sprawdźmy, jak będzie śmigać. I to są standardowe kolory w tym samochodzie. Fabryczne. Już mamy fabryczne jakieś malowanie, zobacz. No już jest taki standard chyba dla Raptorów, nie? No wezmę sobie czerwone. Ogromne, długie, szerokie, wysokie. Finalnie zmieniłem na skrzynię siedmiobiegową. I od razu idziemy na multika. Oho, udało się kogoś znaleźć za trzecim razem do wyścigów w klasie B. Durango Delta RS3 DBR TF150, bardzo ładnie, i Subaru. No zobaczymy, jak to pójdzie. Mam standardowe opony i standardowe hamulce w tym aucie, więc może być ciężko. To jest oczywiście cross country. Tak sobie zrobiłem ten samochód, żeby na cross country był dobry. A czy będzie? Zobaczymy. Standardowe silniki oczywiście. Żadnego tam dodatkowego doładowania nie zmieniałem, ani nic takiego. Więc wszystko jest prawie standard, tylko oczywiście ulepszone. Chyba radzi sobie dobrze. Gdzie oni są? Gram na kierce, zawsze byłem gdzieś tak co najwyżej w środku stawki, a teraz zostałem... Czy jestem pierwszy? What? Drugie okrążenie i mam zajebiście mocną przewagę. Nie wiem, czy może jakichś słabszych graczy trafiłem, czy coś. Samochód wydawał mi się taki mocny w standardzie. Szybki, znaczy się. Ale nie wiem, czy na tyle. Kurde, dziwne. Ej, no kurde. Bez najmniejszego problemu ich pokonałem. Ale miałem zajebiście dużą przewagę. Czekaj, zobaczę, które oni mieli poziomy. No, nie mieli wcale najniższych, ale nie są też jacyś dobrzy, nie? W ogóle jakie te samochody są małe przy tym aucie. Na samym starcie znowu wysunąłem się bardzo do przodu, ale wydaje mi się, że gracze mają chyba niewymaksowane te furki. I ciężko w klasie B w ogóle znaleźć jakichkolwiek graczy. Kolejny wyścig wygrany. Widzę, że tylko jeden ziomek ma dwóch ziomków ma wymaksowane auta w klasie B. Kurde, no spora przewaga. Są drugie mistrzostwa w klasie B i jest dokładnie ten sam wyścig początkowy. Chyba wiem, dlaczego w tej klasie ludzie się po prostu nie ścigają, bo jest za mało wyścigów, które rotują chyba. Okej, tak wygląda start. Raczej ten gościu miał już wysoki poziom w tej Toyocie, więc nie powinien odstawać w ogóle. Ale to jest start, tak? Ja go robiłem tak, nie jest na przyczepność zrobiony na pewno. Tutaj pojawia się ten gościu w Raptorze drugim. O, tutaj tutaj popsułem. Okej, pojawia się Toyota. Zobaczmy na prostej. Ty no... Co jest? A jak wypycha gościa? Nie ma tak, nie ma tak. Pa, pa, pa.
Gościu już od 2 kilometra na ręcznym wchodzi. Chłopie, użyj tych hamulcy i opon, hamulców. Będzie spychanie, zobacz, zobacz. Ale patrz, no zostawia tą Toyotę. Kurde, to jest chyba dobre auto. Musisz sobie przetestować ten samochód. Sprawdź się w klasie B, bo wydaje mi się, że to będzie chyba mistrz klasy B, jak teraz patrzę. Kurde. No to było blisko, gościu w Toyocie ładniej pojechał, ale i tak wygrało przyspieszenie. No powiem ci, zaskakująco dobrze fura się spisała teraz na wyścigach. Jestem ciekaw twojego zdania, co myślisz o tym samochodzie. Już udostępniam tuning. 1P klub, cyk. Udostępniamy. Jak sobie wyszukujecie tuningu, to możecie wpisać po prostu mów po ludzku V12. O, to jest mój nickname. Pokażę wam się wszystkie tuningi, w tym wypadku do tego samochodu. Nie? Będziecie mogli sobie od razu pobrać. Myślę, że nie ma sensu robić tego maksymalnego tuningu z innym silnikiem, bo chyba mocną stroną tego auta jest jego wydajność w klasie B, gdzie naprawdę robi tutaj robotę. Szkoda, że Forza Horizon 5 niewiele w tej klasie oferuje tak naprawdę, nie? Ciekawe opcje tuningowe to też jest oczywiście plus. Mamy tutaj do wymiany zderzaki i inne drobne rzeczy, które możemy dodać do naszego samochodu. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.